Cześć, witajcie. Z tej strony Piorun. Coś wam chciałem pokazać. Jak się dostanę do tego. O, dostanę się, na pewno się dostanę. Tu mamy pudełko, a raczej jego zawartość. Zresztą przesuniemy. No, już niektórzy pewno wiedzą, co to jest. Jak się dobrze szuka na Allegro, to naprawdę można znaleźć. Tylko zrobiłem jedną rzecz źle, ale dobrze, że jest folia. Okej. No dobra, to jedziemy dalej. RX580 od Zafire. Nitro Plus. Zaraz ktoś powie, na chuj ci ta karta. Powiem wam tak. Ta karta pójdzie najpierw na serwis i wymianę past i termopadów, a dopiero następnie powędruję do mojego komputera, bo będę budował takiego, co się nazywa właśnie połączonym systemem kart w Crossfire. Żeby utworzyć Crossfire, potrzebujemy dwa egzemplarze RX580. I zaraz ktoś powie, wiesz, debilu, że muszą być takie same pamięci w tych kartach? Nie, właśnie nie. Po pierwsze dlatego, że wykorzystywana będzie tylko w Crossfire pamięć jednej karty, a druga może być nawet 4 GB tylko tej pamięci. Najważniejsze jest, żeby chipy były takie same w obu kartach, czyli chip RX580 jak u mnie w karcie XFX i chip RX580 jak w karcie Zafire. A pamięci mogą być właśnie tego typu 4 i 8 GB. Wiecie, za ile to wyrwałem na Allegro? Za niecałe 220 zł. Karta normalnie użytkowana. Rozmawiałem 1,5 godziny ze sprzedającymi, bo to była młoda para. Po prostu chcieli się pozbyć, bo im zostało. A chcieli oddać komuś, kto to wykorzysta, a nie rozwali tą kartę w koparce kryptowalut. Za 220 zł wyrwałem kartę, która teraz, nawet teraz, w 2024 na niektórych aukcjach potrafi kosztować 3500 zł. Mówię wam poważnie. Niektórzy sprzedający, to ja nie wiem, czy są totalnymi odludkami i nie wiedzą, jakie są obecnie ceny kart graficznych, czy są januszami biznesu i za wszelką cenę chcą zarobić na tym urządzeniu, bo ja uważam, że to, co oni odwalają, to jest, kurde, majstersztyk chyba XXI wieku. Zobaczcie, jaka czyściuśka karta. A żeby utworzyć, zaraz ktoś powie, chłopie, po jaką cholerę ci Crossfire, przecież tego już się nie używa. Słuchajcie, w Windowsie to nie będzie działało, bo to nigdy w Windowsie nie działało, ale w Linuxie to będzie działać. Powiem wam tak, gry może tego nie wspierają, ale różnego rodzaju programy, tak, wspierają Crossfire. Na przykład program Boeing, na którym obecnie działam, który oblicza różne projekty naukowe, on korzysta z Crossfire na przykład.
A dorzucenie drugiej karty to tylko zwiększy wydajność.